Czego życzyć szefcowi z okazji Dnia Szefa? No dużo pracy przede wszystkim i spokojnych klientów. A właśnie jak z tymi klientami, szef w tych czasach to jest zawód potrzebny? Myślę, że coraz bardziej. Z czego to wynika? No, z rosnącej biedy? Nie wiem. No, ale to nie narzeka pan na brak zleceń? Nie, nie narzekam, teraz nie. O tej porze roku na pewno nie. Jakie zlecenia, czego dotyczą te zlecenia, czego jest najwięcej? No głównie reparacje obuwia, no z czego fleki, zerówki, zamki. Coraz więcej jest też takich robót kuśnierskich czy remarskich, bo te zawody też już wyginęły, także myślę, że dużo jest pracy. Szewców w tej chwili w Tarnowskich Górach można policzyć na... Z tego co wiem, to jest 3, z tego co mi wiadomo. Nie chciałbym tam kogoś pominąć ani wymieniać. Jak szewc będzie świętował Dzień Szewca? Na trzeźwo. Na trzeźwo. Czyli te wszystkie tam powiedzenia, że pijany jak szewc, to są pomówienia i nieprawda. Nie, absolutnie. To wszystko ma jakieś tam, gdzieś to kiedyś się wszystko działo. Teraz trochę się to zmieniło, ale na trzeźwo, dzisiaj na trzeźwo.